Siemaneczko, Guardianie, tu Morbid. A tak, tu Morbid. Nowy sezon już tuż, tuż, więc pomyślałem, że możemy podsumować, z jakimi konkretnie broniami będziemy w niego wchodzić. A więc zaczynajmy. Każdy z nas ma przygotowany arsenał jakiejś broni na maksymalny poziom światła 1410, więc pomyślałem, że może by przytoczyć kilka z nich i podsumować, z czym dokładnie wchodzimy w nowy sezon. Przytoczył zatem kilka broni w przypadkowej kolejności, które są według mnie ciekawymi propozycjami i które akurat udało mi się wyrolować z dobrymi rolami. Jak wspomniałem, każdy z nas zapewne ma swoje ulubione bronie z ich właśnie ulubionymi perkami, rolami. Mam do Was więc prośbę, zostawcie w opisie pod tym filmem komentarze z tymi właśnie swoimi ulubionymi broniami. Zacznijmy od snajperek. Będą to snajperki Succession oraz Adored. Snajperka Succession najlepiej jakby wydropiła z perkiem Reconstruction oraz Recombination. Perk Reconstruction polega na tym, że regeneruje nam amunicję z naszych rezerw, niezależnie od tego, czy snajperka jest schowana, czy też wyjęta, natomiast regeneruje nam powyżej przeciętną pojemność naszego magazynka. Zwykle jest to dwukrotna pojemność tego, co mamy. Perk Recombination natomiast polega na tym, że pozwala nam oddać pierwszy strzał ze zwiększonym damage'em. Przy odpowiednich modach jest to 125% zwiększony damage dla tego właśnie pierwszego strzału. Jeżeli nie mamy takiego rola, którego mi akurat nie dało się jeszcze zdobyć, to by też będzie Snapshot Sights, który jak wiadomo polega na tym, że szybciej przybliża po prostu do naszego celu. Snajperka Adored natomiast dropi z zafiksowanymi rolami. Jest to perk Vorpal Weapon, który polega na tym, że zdaje nam zwiększone obrażenie dla bossa. Perk Snapshot Sights, który przybliża szybciej do naszego celu. Perk Triple Tap, który polega na tym, że jeżeli oddamy 3 krytyczne strzały, to wtedy zdaje nam regenerowany jeden pociąg do magazynka. Oraz Killing Queen, który polega na tym, że zwiększa nam prędkość poruszania się po skutecznym killu. Na snajperki możemy założyć sobie moda Boss Pack, jeżeli chcemy bić bossa, lub na przykład moda Backup Mag, jeżeli chcemy mieć zwiększoną pojemność naszego magazynka. Następna broń, którą warto mieć, to Shotgun Heritage. Shotgun ten powinien mieć koniecznie perki Reconstruction oraz Recombination, perki, o których rozmawialiśmy dokładnie przed chwilą. Ci, którzy oglądali mój uprzedni film o Godrolu właśnie na Shotgunie Heritage, mogli się upewnić w tym, czym właśnie ja, czyli właśnie w tym, że perk Recombination zadaje 125% zwiększone obrażenia przy odpowiedniej konfiguracji modów. Teraz czas na dwie bronie średniego zasięgu. Będzie to Pulse Rifle o nazwie Hailing Confusion oraz Scout o nazwie Trusty. Hailing Confusion może dropić z perkiem dla leniwych guardianów, takich jak ja. Jest to perk Full Auto, czyli trzymam guziczek i nasz Pulse Rifle strzela sam. Drugi wygodny perk jest to perk Zen Movement, który polega na tym, że jeżeli zadajemy damage, to zwiększa się stabilność naszego Pulse Rifle. Trusty jest Scout Riflem, który ma archetyp Rapid Frame, czyli tacy leniwi guardianie jak ja zacierają ręce, ponieważ od razu sam strzela Full Auto. Tutaj perkiem dobrym, który może dropić, jest perk Reconstruction. Perk Reconstruction opisaliśmy wcześniej. Jak wiadomo, zwiększa pojemność naszego magazynka dwukrotnie. Zarówno jedną, jak i drugą bronią strzela się bardzo, bardzo dobrze, co to mistrzowie średniego zasięgu. W obydwu przypadkach, z danymi perkami, które kiedy wymieniłem, brony strzelają Full Auto, więc leniwy guardian po prostu trzyma guzik i samo się strzela. Przyjrzyjmy się teraz broniom Primary, mistrzom bliskiego kontaktu. Będą to Sidearm, High Albedo, Submachine Gun o nazwie Cold Front oraz również Submachine Gun o nazwie Fiction Fire. Wszystkie trzy wymienione bronie to tak zwany Prima Sword. Strzela się z nich bardzo dobrze, są szybkie, celne. Perki, które posiadają, niszczą wprost przeciwników, którzy znajdują się blisko nas. Łatwo jest ich trafić, łatwo aktywować perki, łatwo szybko przeładować, łatwo naładować sobie dzięki nim ability, więc bardzo polecam. A więc jakie mogą być na nich perki? Na Sidearmie High Albedo polecam perka Wellspring, który polega na tym, że ładuje nam nienaładowane umiejętności po każdym killu. Na Submachine Gunie Goldfront polecam perka Swashbuckler, którego maksymalną wartość uzyskujemy po zabiciu z ręki lub po 5 kolejnych killach potworków. Na Submachine Gunie Fiction Fire polecam perka Rampage, którego maksymalna wartość uzyskujemy po 3 killach. Na perka Rampage możemy założyć moda Rampage Spec, który zwiększa czas trwania perka Rampage, nie wpływa na jego maksymalne obrażenia. Aha, i na aktualnym rajdzie Deepstone Crypt możemy dropnąć miecz o nazwie Bequest, który... No właśnie tyle o nim. Nie jest tak dobry jak inne miecze, na przykład Fallen Guillotine, ale będzie miał maksymalny level 1410, czyli przeżyje Guillotina. Szanowni Guardianie, teraz troszeczkę przyspieszymy, ponieważ dobrej broni jest tak dużo, a ja nie chcę Was zanudzać zbyt długim filmem. Macie już na pewno te wszystkie bronie, więc tylko o nim wspomnę. Wspomnę o Fusion Life o nazwie Glacyklazm z perkiem Outer of the Hoster, który polega na tym, że przedobuje broń, jeżeli mamy ją schowaną. Waveframe granatnik o nazwie Defining Whisper, którego pociski, jeżeli uderzają w ziemię, to wyzwalają przed siebie taką falę voidową. Również warto go mieć z perkiem Outer of the Hoster. Teraz dwa heavy granatniki, voidowy Crowd Pleaser oraz arkowy Blast Battute. Obydwa z perkiem Chain Reaction. Perk Chain Reaction polega na tym, że zabójstwa z tej broni powodują reakcję łańcuchową, która chainuje się na pobliskie potworki. Perk Chain Reaction jest to perk, którego bardzo, bardzo oczekujemy, być może w następnym sezonie na Fusionie. W
momencie, kiedy zabrali nam naszego ulubionego Fusion Rifle'a Loaded Question, straciliśmy perka, który właśnie mniej więcej działa tak jak Chain Reaction, czyli zabójstwa chainują się na pobliskie potworki. Drodzy Guardianie, wspomnijmy tylko o tym, że są dwa bardzo dobre machine guny. Pierwszy solarny o nazwie Thermo Erosion, drugi wojdowy o nazwie Commemoration. Commemoration również może mieć perka Reconstruction. Guardianie, jest tyle dobrych nowych broni, że nie sposób je wymienić. Tutaj pozostałem miejsce dla Was. Bardzo Was proszę, zostawcie w opisie tego filmu komentarze na temat broni, których używacie i perków fajnych, które udało Wam się na nie wydrobić. Tak by to wyglądało. Drodzy Guardianie, tu Morbid. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia następnym razem.